Witam serdecznie z tej strony. Kolejny dzień z barbarzyńcą, potężnym barbarzyńcą. Dziś, tak mam, waham się, czy już czasem nie zmienić rangę świata na weteran. Ale to nie wiem, czy na hardcore jest dobry pomysł. Aha, odblokowuje się po kończeniu kampanii Katedry Świata po dzień walczących jest ranga świata 2. Ranga świata 2 i to muszę na tej randze świata 2 odblokować to Katedrę Światła. Wiesz co? Raz się żyje, nie? No, pewnie, że tak, kurwa, nie ma co. Jedziemy, jedziemy. Żarty się skończyły, tylko streama ustawiam i... No i co? Żegnamy się w tym odcinkiem chyba. Dobrze. Kurczę. Niby mam te mikstury, ale to takie... Cały czas biegać w tej miksturze. Może na bossa zużyję. Większe baty będę dostawać, ale przeciwnicy przez ciernie też będą większe baty dostawać. Podniesiony mamy ekwipunek. Nieźle. To się zgadza? Tak, to się zgadza. Już nie będę tego oglądał. Gdzie mieliśmy tutaj iść? Dobra, idziemy tutaj. Zobaczymy, czy będzie boleć faktycznie tak bardzo. I tak muszę tu się wbić, i tak muszę się tu wbić, żeby tą jakąś tam kampanię ukończyć. Jakiegoś questa dostać na ten poziom nie trzeci. Jestem jeszcze gotów. Tu pójdziemy sobie. Nie tutaj. Te buty też dostałem. No, to mi nie będzie działać. Tylko dla statystyk wziąłem. No dobra. Nie w mieście. Puszczaj. Muszę czekać. Nie jestem jeszcze gotów. Oczyść piwnicę z wszystkich potworów pewnie. Rozdzielono nas. Moi przyjaciele zginęli. Sama nie dam rady. Mam 2,5 bara. Zobaczymy, ile to da mi expa. Wyższy jest. Na razie tego nie czuję jakoś specjalnie. Nie jestem jeszcze gotów. Dziękuję ci, nieznajomy. Dawaj, prezent, gdyby prezent ty, dawaj. Zobaczymy, jak ten tutaj. To doświadczenie będzie teraz szło. 2,5 bara, zdobyłem ile? Proszę, to dla ciebie. Dawaj, dawaj. Jednego bara w sumie zdobyłem. Czym się będzie różnić sprzęt? Wypietrzenie trąba. Szybkość ataku. Odporność na zimno.
z wapy. Ale ciekawe, czy ja mogę tutaj ustawić sobie w skillach, żeby mi od razu porównywało rozgrywce przedmioty, redukcja błysków. Wartości obrażeń, to mnie interesuje w sumie. Też nie. Konfiguracja interfejsu na środku. Cześć, panie Ochosman. Nie, nie mam tego. Muszę i tak wcisnąć. I tak. No ale teraz nie będzie wyskakiwać tych liczb, bo liczby mnie kompletnie nie interesują. Podwyższyłem poziom, panie Ochos. Do weterana. No ale to... Nie wiem, czy to dobry pomysł teraz. Zobaczymy. Będą troszkę emocji więcej. Może się pożegnamy w tym odcinku. Nie jestem jeszcze gotów. No. Aby przetrwać. Mam ten eliksir, który wiesz, zachowuje mi życie, ale minus jest taki, że ja mam go tylko dwa razy. Muszę czekać. Raz, a drugi raz te macy ciężko jest dostać. Nie jest tak łatwo. Nie jestem jeszcze gotów. Odpalę sobie nawet, co tam mam. Eliksir Szukany Śmierci. No to mam to. Ale pogram sobie z tym. Powstrzymałeś ją? Nie, nie znalazłem jej. Wygląda na to, że zabrała ze sobą część ciebie. Nie, nie kupowałem. Zrodzoną z twojej krwi. Ja telefonem wszystko nagrywam. Lux telefon. Żona ma jakiś telefon. Kurczę, tak jej ładnie nagrywa. Ona ma ten taki... Taki rozkładany, jak książkę, wiesz? Taki, nie w pionie, ten krótki, tylko taki duży ma rozkładany. Ale tam kamera, jak filmy nagrywa, czy jakieś, wiesz, zdjęcia robi, to bardzo dobrze to wygląda. Straciłem jej? Gdzie ukryto Astarota? W krew cały czas leci, żyje. Z Fold chyba Samsung? Ten telefon się nazywa Z Fold? Coś takiego. Teraz możesz zrobić już tylko jedno. Połóż kres w znaczeniu. A ja mam ten telefon OnePlusa mam, siódemkę. Ale bardzo zadowolony jestem z niego. Siedem plus? Pro czy 7? Już nie pamiętam, ale mega jestem zadowolony z tego telefonu. Wilk płacze, wszyscy płaczą. No dobra, tak czy siak... Musimy się udać tu teraz. O, tutaj jeszcze jest. Dobra, idziemy tutaj. Wykonamy to sobie poboczne zadanie. I tak tu jestem i tak. Jestem jeszcze gotów.
Szkoda, że tego konia nie mam, bo troszkę muszę szybciej czekać. Na pewno. No ale to, nie ma co się śpieszyć. No, dobry koń tutaj po błocie pójdzie. No nie mam konia. No jaskinia jakaś. Idziemy, idziemy po skarby, po skarb. Po lepsze jutro. Nie jestem jeszcze gotów. Jest skrzynia. A, pewnie. Wiedziałem. Potrzebuję więcej czasu. Potrzebuję na to czasu. No, trochę mnie tu boli. Nie mam krzyków, to trochę mnie boli. Potrzebuję na to czasu. Wiesz co? To są tylko. Oho, to są tylko skórki. A konia dostajesz za jakiegoś questa. Jak robisz fabułę, to dostaniesz questa. Na tego konia. Nie jestem jeszcze gotów. A tam są skórki w Ultimate tej wersji. Jeśli chodzi o zawartość, niezależnie od wersji, zawsze masz taką samą zawartość, tylko chodzi jakieś tam kosmetyczne sprawy wizualne. To nie jest takie, wiesz, pay to win. Jaką mówić wersję Diablo nie kupię. Znaczy jest trochę pay to win, nie oszukujmy się, bo jak ktoś się ściga w levelowaniu, no to jak ktoś kupił tą droższą wersję ze wcześniejszym dostępem, no to tak czy siak będzie prowadził, tak. O, to lepsze będzie. Także nie oszukujmy się, panie Oho, że to nie jest pay to win. No jest, jest. Zręczności, odporne truciznę na zimno. Pewnie, nic nie stracisz. Jedynie tylko czas. Te 3-4 dni. To ludzie już nabili setny level, a ty będziesz dopiero startował. Ale lepsze są itemy już, no. Zyskujesz czy się czerni. To jest nawet w porządku. Tylko ja bym się znowu przeznaczać. Dobra, to oznacz jako śmieć, tak? Tak, tak, tak. No to dokładnie, no to ci niepotrzebne. To nic, to nic nie straciłeś. Jakieś tam tylko sprawy wizualne, kosmetyczne. Główne. Albo nie, to zostawię sobie to. Śmieć na sprzedaż. Sprzedaż, a to? To jest dobre. To mogę sobie zamienić albo na to. Na to. Na to sobie zamienimy później. Dobra. Nie jestem jeszcze gotów. Także nie bój żaby. Po prostu... No ale to widzisz. No obserwujesz jak gram. Widzisz tego streamera jak gra. No to wiesz, no jak ja gram, jeszcze na hardkorze to jest zabawa. Na softkorze też będzie zabawa, tylko że na softkorze też trzeba się liczyć z tym, że po prostu idziesz full offense i nie patrzysz, nie? No cześć pani Krzysztofer, właśnie mi się, kurwa, gdzie Krzysztofer, nie? Pani Krzysztofer, zobacz rangę świata. Zmieniłem, bo tamta jest ranga dla dzieci trochę, nie? Wiesz, poważny już się dzieje klimat. Muszę czekać.
Ale powiem ci, że zmieniłem tylko dlatego, że tam jakiś trzeba quest wykonać w kampanii na 50 bodajże level. Ale trzeba mieć rangę drugą świata. Mówię, a no to już teraz zmienię, już się dobrze czuję. Jestem potężnie silny. To możemy się bawić. Jak coś mnie zabije, no to powiem trudno. Zdarza się. Co ja to mam zrobić w ogóle? Aha, mam tutaj coś poszukać. To jest futbol. No, dokładnie. Potrzebuję więcej czasu. Nie, ale ten barbarzyńca jest mega mocny. Wiesz, to nie jest taki normalny barbarzyńca. To jest taki barbarzyńca od tego, jak on się nazywa. Zapomniałem. Znów będzie wbijanie, no. Ten był barbarzyńca, skonana barbarzyńca, skonana barbarzyńcy Bóg, do którego się modlił Conan, pamiętasz jego imię? Kurde, zapomniałem. Conan zawsze mówił. Nakroma. No! Nie jestem jeszcze. Nakroma, dokładnie. Nakroma, kurwa! To jest taki barbarzyńca, nie? On tak mówi. Nakroma, kurwa, kto tu mi rozjebuje krainę, do chuja wafla? Skurwysyny! Wiesz, Nakroma, nie? Tylko mój trochę inaczej mówi, bo to taki też trzeba brać poprawkę na to, nie? To jest taki barbarzyńcy Nakroma, ale to taki trochę inny, nie? Ale co kupiłeś, Conana? No barbarzyńcy, kurwa, co? 10 szybkości na 4 sekundy po zabiciu elity. Ale to jest na jakiejś licencji? To śmiać, oznaczmy. Christopher, to jest na jakiejś licencji? Jednego pisarza, czy po prostu ktoś się podpiął? Patrz, jest ten, Gandalf. Chodź tutaj. Muszę czekać. Chodź tutaj. A, na licencji, no to dobrze. A, Conana lubię, jeden z moich ulubionych filmów. Barbarzyńca czy niszczyciel, zajebisty. Chodź tutaj. Myślę, nie dojdę go, no, ale jest... Problem jest z tym, że ja gram na ciernie, a ten frajer nie chce mnie uderzyć. Chodź tutaj. Ja go muszę ręcznie załatwić, to mi tak nie na rękę trochę. Kurczę, zabiję cię, gnoju, masz tutaj, dobrze. Zapomniany miecz. Bardzo lubię barbarzyńcę Conana, niszczyciela. Teraz jakiś serial wyszedł z Arnoldem. Mieczyk. Śmieć, dobrze. Fubar, ten pisarz? Ale tam... Fubar, znaczy pisarz, ten serial. Kurwa, ten pisarz. Ja nie oglądałem, ale to też tam pisali, że Arnold się nie nadaje do tego. Nie nadaje się do... takich ról trochę komediowych. Ale mi tam to nie przeszkadza, ja to... Kogo ja mam tu zabić? O ty! Kuś tutaj! Powiem ci, że zmieniłem ten poziom świata. I chyba trochę muszę uważać już na to, co leży na ziemi. Nie jestem jeszcze gotów. Czasem mnie zaboli, a czasem nie. Uciekł. Jest tutaj. Z Czarnobylu. Czarnobylu. Dałam ci wszystko. Dałam ci cel. Wyciągnęłam cię. Nie. Wziąłem wolne, bo kurwa tak mi wiesz, niedobrze było. A to nie wiem. Znaczy jutro co jest? Czwartek. Ale to nie dadzą, wiesz, ze względu na reset sezonu we futbol, czy... Nie dadzą wolnego. Ja starałem się o to, ale to nie przejdzie. Dobra, to co to jest? Odporność, ręczność... Śmieć. A to? Śmieć. No i tutaj robimy dalej chyba ten. Tutaj nie ma nic w tym mieście. Niedobrze.
Idziemy dalej. Nie tutaj. A teraz będę wszystko sprzedawał, to żółte, bo pieniędzy nie ma. Pieniędzy nie ma. Ja wiem, że ty subskrybujesz, nie, ale to nie pomaga, Christopher. O, ciężki hełm, 3 kilo. Nie jestem jeszcze gotów. A tu jest to miasto jakieś, nie są dzwony. Jestem jeszcze gotów. No to też jest miasto opanowane, może przejmę to miasto jakoś. Zobaczymy. Ups, to chyba tutaj mam walczyć. Muszę poszukać innej drogi. Potrzebuję więcej czasu. Inną drogę szukam. No dobra, szukamy, idziemy. Fira dostałem. I tak sobie myślę, że chyba powkładam. Powinien ciernie powkładać teoretycznie w sprzęt. Ale tam jest taki fajny kamień, że zwiększa redukcję obrażeń w trakcie, gdy mam Fira, nie? To będzie dobre. Nie jestem jeszcze gotów. Takie defensywne, a te ciernie to kompletnie ofensywne. A takie pomiędzy to będzie chyba życie. Procent życia. Proszę państwa, to jest potężny barbarzyńca. On nie zajmuje się takimi uchłapami. Pionkami. No i tutaj muszę już. Potrzebuję na to czasu. Ups. Nie jestem jeszcze gotów. Nie jestem jeszcze gotów. Takie gadanie, że nie jesteś gotów. Tak naprawdę ja wiem swoje, ty wiesz swoje. No, przedostałem się jakoś. Dobrze. Nie jestem jeszcze gotów. Gotów jesteś, nie gadaj. ...37-42 tutaj są już potwory. Światłości, oczyść te wierne sługi z grzechu. Niech po śmierci zaznają pokoju. Możliwość jest, jest Ochosman. Jest. Tu w ogóle może grać z graczami z PC-ta, Xboxa razem. Bo to jest crossplay. To cud, że udało ci się tu dostać w jednym kawałku. Także na spokojnie. Tylko, że już nie włączysz się z kimś, kto ma jeszcze Pegasusa. Nie ma szans, kurwa, nie ma szans. Co byś nie robił? Ale nawet mnie nie tknęła. Bawi się ze mną. Amiga też nie, Commodore też nie, kurwa. No, Atari stare też nie. Dreamcast, Sega też nie, Super Nintendo też nie. Nic, kurwa, nie. Trochę zjebło to Blizzard. Widziałeś po drodze Jorina? Nie. No nie do rady. Nie do rady, panie Ochos. Jeszcze nie wygrała. Wciąż mamy szansę ją powstrzymać. Cały czas gonię za tą Lilith. Ale sam tego nie zrobię. Pomogę ci. Gdzie ona jest? Uciekła. Stara komnata. Pod twierdzą. Tam. Tam jest Astaroth. Nie zniszczyłem go, jak mówią opowieści. Uwięziłem go w kamieniu dusz. To było jedyne wyjście. Zbudowałem Eldheim nad kamieniem, aby powstrzymać jego zło.
poświęciłem życie pilnowaniu jego tajemnicy, aby Astaroth nigdy już nikogo nie skrzywdził. Nawet mój syn o tym nie wie. Wybacz mi wcześniejszą skrytość, ale nie mogłem ryzykować, że ktoś obcy pozna prawdę. Donal, kurwa, to teraz mi mówisz? Powinniśmy ruszać. Chodź za mną. Dobra, idę. Skoro nie widziałeś Jorina na zewnątrz, poszukamy go po drodze. Kiedy widziałeś Jorina po raz ostatni? Omawialiśmy los Airidy, gdy Lilith przypuściła szturm na twierdzę. Fiorina! Prowadzić go z Eltheimu. Powinienem był zostać z nim. Cisza. Nic się nie dzieje. Rycerz był z Jorinem. To ostatni ze strażników mojego syna. Chodź! Szybko! Jest tu buława Jorina. Przecież kazałem im wyjść. Być może razem z rycerzami próbował powstrzymać Lilith. To możliwe, że gdzieś go zaciągnęła? Jeszcze będę walczył z tym Jorinem. A level dostałem w międzyczasie. On nie ma dla niej żadnej wartości. Tutaj mam 5 na 5. Musimy ruszać. To teraz byśmy mogli poszli. Czas działania krzyków plus 8% ekstra. Dobrze. Muszę czekać. No, są jakieś tutaj. Ale my nie walczymy z rzadziakami, jest tak jakiś boss, czy nie? Czy to boss? Też zadaję sobie to pytanie. To boss? Ale tak jak i ty, nie mam pojęcia. Łączy ich jednak pewna więź. I to siła. A nie, to on ma przywoływanie. A elita, dobra. No jest elita niby. Mefista. Władcy nienawiści. Te elity powinny być jakoś lepiej chyba oznaczone, albo ja nie widzę. Nie jestem jeszcze gotów. A teraz będzie wstawka. Oto i ona. Komnata kamienia dusz. Lilith znalazła to, czego szukała. Zabrała kamień. Nadal ani śladu Jorina. Musimy go znaleźć. Masz szczęście, że ja widzę wszystko. Dobrze. Idę po napój, po wodę. Potężny Astaroth, popielny książę we własnej osobie, zamknięty w klatce. Cóż za szkoda. Mam propozycję. Kurwa, ten Astaroth to też jakiś potężny. Zapewnij mi bezpieczną przeprawę w miejsce, w którym mnie nie chcą. W zamian daruję ci wolność i więcej. Czekolady. Potomstwo Donana, jego dumę i radość. A, to twoja zapłata. Zemście, zemście, dobrze. Jeśli dasz mi to, czego chcę. Przykro mi. Przykro mi, panie Jorin. Twój tato nie może się o tym dowiedzieć. Kolejna wizja? Widziałeś Jorina? Coś ty, kurwa, pierwszy tak, słyszę. On... No, trochę. Lilith wbiła w niego kamień dusz. Mój synek? Przykro mi, Donanie.
To jeszcze. Jeszcze z synem będę walczył po drodze pewnie. Wiem, co widział. Nie. Mamy jeszcze czas. Musisz mi zaufać. Spotkajmy się w wielkiej sali. Dobrze. Nie wiem. Raczej nie sądzę, Christopher. W tytule. Dobra, tylko będziemy oglądać wstawki. Bo tutaj nie ma czasu, trzeba iść na wojnę. O, tutaj może znajdę te właśnie spodnie. Aspekt przerzucić. Tak, tutaj? No tutaj co jest? Mikstury. To nie, i tutaj żeby rozwalić, to tak, o. Hełm. Troszkę za niski jest, żeby się bawić. Kostur. O! No to fajnie. To ja nic kompletnie o tym nie wiem, Christopher. No to fajnie, jak to zrobią. Musisz, że to zrobić. Zepsułeś? Wszystkie śmiecie. Będę trzymała kuźnię rozgrzaną. No widzisz, jak ładnie? Może coś się ruszy. I tak, wiesz, nie oczekuję od tego. Od 8.06, czyli od jutra. Nie tutaj. A co to jest? Tutaj jest cały teren taki, że nie mogę się ruszać. To jest jakieś takie duże miasto. Są tutaj. Jorin zdoła się. No, będzie walka finałowa. Uwaga. Christopher, nadchodzę. Barbarzyńca, zobacz jak wygląda. Widać, że to jest kapitan drużyny, nie? Taki Aragorn. Zbozin! Jorin! A tak na ciebie czekał. Gdzie? Gdzie on jest? Pokaż się. Nie wiem, Christopher, nie wiem. No, może być, no. Kurwa. Synku, kurwa. 300 ton, nie? Ja chyba tutaj użyję sobie tego eliksiru. Aż jego łzy stanęły w ogniu. Pauzy nie mogę włączyć. Ja tylko się napiję, panie bosie. Kurwa. Rób co chcesz, Astarocie. Mam to, po co przybyłam. A mnie tam wszyscy ignorują. Ona też. Odejdź, ja się tym zajmę. Panie potworze, pan poczeka. Bo ja na razie tak muszę pauzę włączyć. Szukanie śmierci. Dobrze, a tu jeszcze nie? Chyba długo to potrwa. No jest taki masaż troszkę. No, ale tego barbarzyńcy nikt nie powstrzyma. Żaden koń, ani kaczka. Kurwa, nic. Chodź się mierzyć, co? Nie uciekaj tu, kurwa! Chodź, rzucę go tu kill-offem zaraz. Ucieka, zobacz. Wiedziałem, że w końcu służy. Co ty? Turbo! Kurwa. Masaż. Co ty, chłopie? Może być, Krzysztof, bo wiesz, amator jeszcze, nie? Zobacz, szpat, przewrócił się. Nawet wieśniaki mi pomagają, zobacz, co się dzieje.
Wzywa wilków. No i to takie tylko. O, tam się palą ludzie. Kurwa, za tym gadem. Patrz, jaki się zachowuje, kurwa, jak ci przeciwnicy, co wychodzą ze futbolu. Kurwa, to odpal się bimba i pokaż mu, gdzie raki zimują. Dobrze. Co, teraz się mierzysz z mocą, której nie mogę kontrolować. Masaż. Muszę czekać. Stoję gdzieś w ogniu, dobra. Kurwa! Dobrze. No, kolego. Daj tu legendarną broń jakąś, panie. Nie ma nic. Dobrze. Synku. Teraz powie synku. Nie, to synek to był ten koń. Jego. Dobra. To Astaroth. Wybacz mi, synu. Tak mi przykro. No, niestety. Donanie, ja... O, kurwa, wiedziałem! Zobacz, Krzysztofę. Dobrze. No to już miałem. To już miałem i co? Obrażam przytłoczenia. Dobra, no weźmy po prostu ze względu na statystyki, ale to takie średnie dla mnie. Tam wrzucimy... Czekaj, coś jest... Czym to było przytłoczenie? Przytłoczenie to chyba było z życiem związane, tak? Dodatkowe obrażenia w oparciu o sumę obecnie posiadanego przez ciebie zdrowia i umysłowego zdrowia. No i dobrze. No ale to jak grasz? Ja cały czas steruję jednym piłkarzem. Kwadratu nigdy nie używam do obrony, Christopher. Nigdy. Bo ja gram na tej kamerze oddalonej, ja wszystko widzę. Jak ktoś używa, mówię, kurwa, no od razu tam się wolna przestrzeń robi, nie? Lilith i Astaroth zawarli pakt, ale no, to widzisz, nam no. Przyszło ponieść jego konsekwencje. Nasza obecność nie była przypadkiem. Wszystko odbyło się dokładnie tak, jak zaplanowała Lilith. Zatańczyliśmy, jak nam zagrała. Wiesz, to jest dobre podwajanie, no, ale to też trzeba mieć timing i drugim zawodnikiem, którym sterujesz, asekurować tego, co leci z automatu. Nikt nie wiedział, czego tak naprawdę chce Lilith i co dokładnie obiecał jej Astaroth. Mimo to musieliśmy jak najszybciej zebrać się do kupy i przestać w końcu ścigać jej widma. O, zadanie się pojawiło. O, cały sklep otwarty jest. Wszystko otworzyli. Dobrze. No co jest? Się zepsuło coś. No dokładnie. No nie mogę, ty. Co to się stało?
sumie wymieniłbym za to. No, za to bym wymienił. Tak. Jedziesz. Kurwa, co to się dzieje? Zepsuło coś, kurwa. Dobrze, i z buta. Może to jest jakaś pułapka offside'owa. Nie jestem jeszcze gotów. Co się dzieje, kurwa, z tym portalem? Pierdolło wszystko, kurwa, firma. No co jest, kurwa, tutaj? Mam czerstwy. Ma czersty chleb. Gdzie jestem tutaj od tego? To moja skrzynka, to nie? Albo to tak, bo włożyłem coś sobie do... Dwa razy do miecza. Czaszki mogę rozwijać. Co mi tam guźnie działa? Co tu się dzieje w ogóle? Te kryształowe guziki mi nie działają tutaj, no. Interakcja. Usiądź chociaż. Kurwa, co się dzieje? Nie jestem jeszcze gotów. No właśnie, ja też. Panie. Dobrze, to ja chociaż chcę ze mną rozmawiać. O, to miałem sprzedawać przecież u tego, ja pierdzie. Nie w mieście. Ty, no patrz, nie mogę wejść. Co jest, panie? Opuść grę. Może to się zacięło. Ty, tak skill mi nie działa w ogóle żaden, nie jest potworami walczysz, kurwa. Chyba ktoś mi stuna dał. Nie podoba mi się to. No, teraz to tak. Dobrze, no to idzie najpierw do tego, do skrzynki, wziąć sobie ten. Tak, muszę wziąć czekać. Sobie czaszkę albo. Czaszkę weźmiemy, bo to czaszka to mi pomoże generalnie AOE takie. Sustain się mówi, tak? Sustain. Czaszkę albo co? Obrażeń z pomiędzy czasu. Obrażeń przytłoczenia. To nie. To też nie. Białe mocy specjalnej. Obrażeń krytycznych. To nie, to bierzemy czaszeczkę sobie malutką. Ale to połączmy, może się uda połączyć te czaszki. A nie wiem, czy ja mam przepis już, wiesz, Christopher. Nie wiem, czy ja mam przepis na te czaszki. Byśmy sobie tak. 167 tysięcy golda mam. Czy wystarczy na przerzucanie aspektów? Tutaj tak nic nie zrobię. Tylko tutaj czaszkę mogę wstawić. No dobra. Idźmy tutaj. Zobaczmy, ile będzie kosztować przy tego. Ale podbicie przedmiotu mogę zrobić. Podbić przedmiot mogę? Mogę. Podbić przedmiot mogę. Na prawo. Ulepszy przedmiot. No to ten weźmy sobie. Dobrze. Raz, dwa, trzy. Ten, cztery. Nie, nie opłacę na czwórkę. Ten jeszcze może. Tak. Raz, dwa, trzy. Dobrze. Nie tutaj. I teraz... Magia nie rozgranicza dobra i zła. I teraz co miałem zrobić? Czym mogę służyć? Ten aspekt miałem wyciągnąć i włożyć. Zobaczmy, czy chociaż będę mógł włożyć z księgi. 33 tysiące kosztuje, tak? To będę miał. To teraz wyciągnijmy. Sanktuarium na wyciągnięcie. Wydobyć, ale to będzie też kosztować. Czym mogę służyć? Aha, to tego nie mogę. Zyskujesz, który chcę wymienić. Ten bym wymienił. Kiedy berserkujesz, zadajesz wrogom 43. Obrażeń na sekundę.
A tego już nie mogę wyciągnąć, bo... Bo ja go nadałem. Ja go nie zdobyłem, tylko... Nadałem. No nie mam tego właśnie. A to mam 400 cierni. Aha, to mam. I teraz tak, pytanie jest, czy mi w ogóle ten, te obrażenia... zniwelują te 43 obrażeń na sekundę. Podstawowe umiejętności 2%. Nie, to nie zniweluje mi. Kurde, nie po czym ja rozwijałem ten przedmiot. Dobra, to rozwiniemy chociaż jeszcze. Muszę czekać. To mi nie zniweluje tej różnicy. A to jest dobre. A ja nie mam jaki aspekt wrzucić tutaj. Dobra, niech będzie. Pomocy mi? W kamieniach drzemie moc. Jakie ceny w ogóle? Zobacz tylko. Ametyst. Co to jest? Patrz, Christopher, ja mogę rozwijać te kamienie, które nie mam tutaj w ekwipunku, tylko w skrzynce nawet. Widzisz? To jest zajebiste. Gwiazdy się objawiły. To jest super. Dobra, teraz zrobimy sobie 8 punktów przy zabiciu. Dobrze. Niech będzie. Noś gwiazdy na szyi. Usuń gniazdo. To nie. Gniazdo do zdobycia. To kupę hajsu kosztuje. To teraz nie. Ulepsz przedmiot. No to amulet. Dawaj. Raz, cóż dwa, trzy. Dobrze. Gwiazdy cię prowadzą. Idziemy jeszcze tutaj. Te oposy może, czy oboje. Jeszcze nie wiem, jak to się nazywa. Ale możemy sobie jeszcze zrobić tak, że co? Dzień dobry. Odrobina ryzyka nigdy nie zaszkodzi. Mam coś? 94. O kurde, to mało. Ale dwuręczną broń bym mógł losować? Buty. To buty są okej w miarę. Jakaś buława dwuręczna przydałaby się. Albo ta broń. Buławę dwuręczną albo to... Pięć. Nie, buławę dwuręczną. Zrozumiem. Spróbuj szczęścia. Broń drzewcowa to jest buława chyba, nie? Witaj. Patrz, zobacz, kurwa, tak się losuje, Christopher, się nie pierdolę. Dobrze. Za każdym razem, gdy umiejętność główna zadaje wrogowi obrażenia... Bezpośrednie. Ja nie mam tego. Ale możemy zbudować coś pod to. Tylko ja nie mam ogłuszenia. Nie mam ogłuszenia właśnie. Szarże odrzuca. Ogłuszenie, 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 ogłuszenie. Tylko berserkownie mi odejdzie. Berserkowanie mi odejdzie.
Dobra, ale zróbmy to kosztem tego skilla. To nie jest dobry skill. No niestety. Ale zrobimy taką szarżę sobie, zrobimy takiego konia, że nikt go nie powstrzyma. Raz, dwa, trzy. 12,92. Dobrze. Spróbujmy sobie z szarżą teraz pograć. No to tak jest napisane. Jeśli tam coś tam, coś tam, to będzie coś tam, coś tam. Że... Umiejętność główna. No to główna to jest nie właśnie tutaj. Szarża. Główna to jest szarża? Nie, to nie. A ja głównej nie używam. Aż ty. No bez sensu, panie Bimbaj. To jest, panie Bimbaj, bez sensu. Przytłoczenie. Przytłoczenie i czekaj, przytłoczenie, co tam było jeszcze? Przytłoczenie. Muszę zobaczyć przytłoczenie. Ale to przytłoczenie to chyba będzie działać. Może działać, to cały czas w sumie działa. Ogłuszenie. No nie ma ogłuszenia. Dobra, ale zrobimy sobie tak, że ten, że no tą szarżę to nie będę używał no teraz. Ten lepszy broń jest troszkę. Dobra, zmieniamy z powrotem. To mi Christopher mówił właśnie przed chwilą. To właśnie Christopher mówił przed chwilą. Właśnie rozmawialiśmy, Master, na ten temat. To nie mogę dalej. No co jest? A dobra, to jest jakieś dodatkowe chyba. Tylko skąd to? Z jakiegoś skilla. Fajnie, fajnie, bardzo zadowolony jestem, wiesz, bo niby tam narzekali ludzie, że się po prostu tylko przedmioty zmienia, bo jak jest moc przedmiotu większa, no ale summa summarum, ja nie wiem dlaczego tak mówili. Może do levelowania tak, wiesz, do 20 poziomu, ale później się zaczyna kombinację ze statystykami i to mi się raczej podoba. Bo już tu jest, nie jest tak istotny item level jak to, co ci oferuje. Co się stało tutaj, panowie? Czemu mi tu punktów brakło w ogóle?
Dobra, to zostawmy tak sobie. A tu nic nie mogę. Nie, no mogę. Szarży nie ma po prostu nic. Gdzieś tam jakiś skill mi daje szarży. O Jezu, ale namieszałem. Tak. Pod Dixem miałem jakiś okrzyk. Ten do biegania. Ten. Dobrze. Nie w mieście. Myślałem, że ta broń mi się przyda, no ale to tak średnio mi się przyda. Ale to może być dobre, jakbym używał główną umiejętność, może powinien używać. No ale nie mogę używać, bo nie będę miał generatora furii żadnej, no to sobie poużywam. Nie jestem jeszcze gotów. Bez sensu. Ale zostawię to na przyszłość, może się przyda kiedyś. O, co tu jest? Przyjdziemy tam, pójdziemy tam kiedyś. Łotr, druid. Zwiększone o 5% za każdą sekundę spędzoną bez ruchu. A to mam na sobie już. Można by było to zrobić. No ale to nie teraz, może jakieś questy dostanę. Dobra, chodźmy gdzieś tutaj. Już nie podwyższyłem tutaj. Master sobie poziom, wiesz, lekko. Z rangi świata z 1 na 2. Na razie nie odczułem żadnej różnicy. Może dlatego, że im więcej mnie, za więcej mnie uderzą, tym więcej dostaną. Bo to gram na ciernie. Zbierz kieł. Dobrze. Mało tych skłam jest tutaj. To mam wszystko zabijać? O, to takie też. O, jeszcze nie każdy ma drop. Nie każdy dzik ma drop, dobrze. No nie ma tych dzików. No na razie, master, do jutra. Jutro chyba też odpalę. Trzeba będzie robić reset sezonu. Dzięki. No gdzie to są dziki, no? No jest, o jest banda dzików tutaj. Potrzebuję na to czasu. No trochę mnie kosztowało życia. Ale ja sobie zrobię tak może, o. To nie. To mam 3, 4. To nie ściągnę już. Dobra. Nie, zostawiam. Później to muszę rozwijać teraz. Jeszcze jeden punkt to włożę. Albo włożę teraz, będzie spokój. O. I pięknie. I teraz pójdziemy w to. Dobrze. Muszę czekać. Ja
No idą dziki, zobacz. Muszę czekać. Kurwa, ta szarża ich trochę też zabiera życie. Panie dziku. Trzy dziki tutaj są. Muszę czekać. Muszę czekać. Potrzebuję na to czasu. Muszę czekać. Co to było tutaj? Aha, to nie, dobra. Pozdrawiam. Co mogę dla ciebie wykuć? Sprzedaj. To się nazywa dobry. Zachowaj czujność, przyjacielu. Muszę czekać. O rany! Zgłaś bandytów, o, to może być łatwe. Takie zadanie to ja lubię. Nie tutaj. Tutaj dwie pieczenie. Jestem jeszcze gotów. Na jednym ogniu upieczemy zaraz. Jeszcze czerwone zadanie. Dobrze, idziemy tutaj. Trzeba było po prostu oddać złoto. Uważaj! Hmm.
Potrzebuję na to czasu. Potrzebuję więcej czasu. Uratowałeś mi życie. A, piersionek, dobrze. Panowie, toaleta. Tutaj. Dobra, jesteśmy. Co tam trafiliśmy? No, pokaż, pokaż to. Barbarzyńco. O, tego nie widziałem już takiego. Od przytłoczenia. Nie, to słabe. Kiedy może aktywuję barierę, zdaje się, że obrażenie zwiększone o 20. Przytłoczenie. Czym było to przytłoczenie w ogóle? To chyba jak mam dużo życia. No to jest fajny ten pierścionek, ale bym musiał przerzucić mu aspekty. Coś to za ten właśnie byśmy zrobili. Życie trochę odejdzie. Albo nie. Nie, nie ma sensu. Tej bariery i tak nie posiadam. No, ja przerzucać aspektu. Średnia wymiana. Może by było kombinować, nie jestem taki zły, ale moje są w porządku. Nie jestem jeszcze gotów.
Sprzedać, tak? Skok. To sprzedać nie. Rozwalić jedynie na macy. Dobra, gdzie idziemy teraz, panie? Tutaj. Pozdrawiam. Co mogę dla ciebie wykuć? Umiejętność główna zdaje. Wzrastają mu 38. To fajne role się wylosowały. Szkoda to rozwalać. Ten aspekt może się przydać kiedyś. To rozwalmy. Wyszło z tego coś dobrego. No, no. No, ile roślin. Nie jestem jeszcze gotów. Muszę czekać. Muszę czekać. Muszę czekać. Kurczę, dałem slow jakiś wypad. Nie jestem jeszcze gotów. Muszę czekać. Dobra. Potrzebuję na to czasu. Muszę czekać. Tu może jest. Sam tego może poszukać. Nie ma na mapie, szukam na mapie tego znaczenia. Może to są ci po prostu kolesie. Potrzebuję na to czasu. No tu. Nie. Nie, zaznaczyłem coś. Dobra, to ja minąłem to po drodze, tych kolesi. Nie jestem jeszcze gotów. Dobra, dobra. Widziałem dwóch akurat. Myślałem, że na mapie będą oznaczeni jakoś. No ale nie, nie są. No. Nie jestem jeszcze gotów. Jeszcze jeden gdzieś był. Chyba. Muszę czekać. No.
Muszę czekać. No, na razie, panie Krzysztofer. Dzięki za towarzystwo. O, tu jest. Wiem, o co chodzi. Wiem, o co chodzi. Trzeba robić. Chyba tak, no, chyba tak. No, do około 22, myślę. Musimy zabić tego, tą Lilith. Nie jestem jeszcze gotów. Niewidoczni, niesłyszalni. Zawsze tu trwamy. No ale to nie przejdę to dzisiaj, coś ty. Tu, wiesz, cel jest chyba wbić jak najwyższy level, nie wiem. Znając życie, to zabiją gdzieś mnie tam po drodze, bo coś mnie zaskoczy, jakieś obrażenia. Dlatego idę tak mocno defensywnie. No ale zobaczymy. Mam nadzieję, że nie padnę gdzieś tam. Obym padł ze swojego błędu, a nie z tego, z disconnecta. Torgwys ochronny. Tata mówi, że nie sposób. Choć światło gaśnie, my nie znikamy. Niewidoczni. Aha, to już nie ma nic. Zawsze tutaj trwamy. W pamięci bliskich na wieczność zachowamy. No mam luks, ale to już dostałem jedno DC, ale jak byłem w mieście, wiesz, i... No ale mogę dostać drugie niedługo. Co tu jest? No to co? No to to, nie? No dobra, szkoda panie Krzysztofer, że pan nie zobaczy tego. To jest czerwonka jakaś. I co? Dobrze chodzi? Nie w mieście. Bardzo dobrze. Ale Grzesiek to ma skład, wiesz. Grzesiek to ma skład samych koni, potężnych wojowników, nie? To tam co ma nie chodzić? Sami grają. Nie, on ma 2750 ponad? No to wiesz, to jego takie widełki błędów, które może zrobić, to są znacznie większe, kurwa, niż ktoś, kto ma 2700, a już nie mówię tak jak ty 2650, kurwa, no to wiesz. No, jak się grało? Nie jestem jeszcze gotów. Rajkard to jest to, Rajkard to jest, kurwa, mój ulubiony zawodnik. Łotr to nie. No, Rajkard to jest potężny gość. Muszę czekać. Mnie najbardziej Rajkard denerwuje, wiesz? Jest taki koleś mocny. A tam dościewa się, po prostu trzeba, wiesz, omijać go szerokim łukiem i będzie dobrze. Muszę czekać. Albo zgłosić sprawę do prokuratury i tyle, nie? Seydor to jeszcze, wiesz, Seydorfa to już tam ujdzie, nie? Ale Rajkard... Nie jestem jeszcze gotów. O, no nie mam tych kluczy. Może kupić za tego bolę te klucze i biegać z tym 50 kluczy nabiorę i tyle. No to jest jakieś zadanko. Muszę czekać. No dobrze musiał być, nie?
No tak jest, że pani Krzysztofa. Potrzebuję więcej czasu. No tak, no miałeś jednego, to chyba strzeliłeś, nie? Ha, samochód. Zrzutki, nie? Ty wrzucasz, że mam pyk samochód. Chwała starożytna. Już nic nam nie grozi. No co to poleciało? Witaj. Idziemy dalej. Muszę czekać. Tu jest też jakiś... Atakowanie wrogą umiejętność podstawową zwiększa obrażenie od następnego użycia twojej umiejętności głównej. To ja tego nie używam, no ale... Ale tam to trzeba pójść. To jedna wielka ruina. Zbadaj tur... Co tu się wydarzyło? No nie wiem, nie wiem. Trochę tu wiekuista nienawiść. Zbadaj tur Duldra. Dobrze. Co się tutaj dzieje? Skurwysyny. O! To jakieś wspomnienie? Szpony, Astarocie! A to może być ciężko. A z Astarotem będę walczył? O kurde. O, jeszcze stun dostałem. Znajdź duchy. Te duchy uwięziła jakaś demoniczna siła. Położę temu kres. No ale to duchy jakieś, wiesz o co chodzi, nie? No zobacz. 44 poziom, Christopher, trzeba uważać już. Potrzebuję więcej czasu. Muszę dłużej okrzyki trzymać, bo mi... mam obrażenia zmniejszone wtedy. 6 sekund muszę okrzyk przynajmniej trzymać. O. Tutaj jeszcze coś jest. Muszę czekać. Bardziej mi level ładnie wskoczy. Co ja miałem tu iść teraz? Tutaj w to? Obrażenia to nie. No, na razie Krzysztofer. Generowanie zasobów to też nie. Do wieczora, no. To też nie, to też nie, to... To możemy iść. Nie, to są obrażenia i cooldown. I cooldown, tak? Tak jest. I cooldown. Albo to, albo idziemy defensywnie. Defensywnie chyba. Idziemy defensywnie. Tak jest. Nie jestem jeszcze gotów. Tu coś na dole jest. Koń. Potrzebuję więcej czasu. No ja mam zabić go przecież. Te dusze.
do czasu. Jestem bez... Jestem jakiś czas bez, bez okrzyków. Muszę sobie kolan zredukować. Krew płonie! Moja skóra! 18 sekund jestem... Znaczy 6, chyba 5 sekund jestem bez okrzyków. Jest taki moment. Został. O, jadę. Potrzebuję na to czasu. Zostaliśmy porzuceni. Zapomniani. Zostaliśmy porzuceni. A ten z truciznami znowu. No to chyba raczej trucizny to mnie nie będą ruszać jakoś specjalnie. Obrażenia w czasie to w ogóle... bardzo dobrze idzie. Jestem jeszcze gotów. Zmieniłem poziom i wiesz, myślałem, że będzie gorzej, ale jest okej. Gdzie ja poszedłem gdzie naokoło? Nie no, pomyliłem drogi. No to gratulacje, gratulacje. Tak będziesz miał problem z jakimś... A będziesz grał hardcore czy softcore? Softcore, mówiłeś mi już chyba, nie? Będziesz miał jakiś problem z jakimś zadaniem, odpal kanał Bebuy Gaming i na YouTubie zobacz, kurwa, jak on sobie z tym poradził, z tym kolesiem. On jest niezniszczalny, ten koleś. A Bebuy go ogarnął. Co ty, kurwa, uciekł, zobacz. Bardzo dobrze. Ale, ochoc, ale tam, kurde, wiesz, minus jest taki, że jest dużo zadań do odnośnie reputacji. I z tego, co wiem, to ty będziesz musiał to wszystko robić i na softcore i hardcore osobno. To jest, wiesz, minus taki, nie, że jest, jak wybierasz jeden tryb, to naprawdę jest dużo do roboty. Byłaba amulet, zobacz, kurwa, to są droby, a nie jakieś tam, kurwa, chuje muje, nie? Już nikogo więcej. No. Także wiesz, to musisz wziąć pod uwagę to, że dwa razy będziesz musiał wszystko robić. Czy to tunika byśmy wzięli, czy... Też na siłę wolni. No... Amulet, amulet... No ale to mi kompletnie nie podszedł amulet. Może ze względu na statystyki? Statystyki, tak? Kogo chcesz? To już od ciebie zależy. Tam mam mocne te statystyki. A tu? Tu mam troszkę lepsze. Tu mam troszkę lepsze. Znaczy nie do końca lepsze. Zobaczmy bijatyka, co mi daje tam bijatyka.
Jeden okrzyk. No. Kurczę, no myślałem, że będzie lepszy. Aha, aktualizacja z konsoli. To mam ciernie zajebiście, ale to... No nie, no nie, na razie nie. A ten? To trzęsienie ziemi właśnie. Ale to weźmiemy. O, to weźmiemy. Aspekt jest do dupy. Ale statystyki są fajne. Jeszcze ten mieczyk mi poleciał. No to mieczyk to nie. Tak. I tutaj wrzucimy. Wrzucimy też ta, też czaszkę. Tak jest. Drużyna musi podbić. Tuldura? No kurwa, już jest został podbity chyba, nie? A, tutaj rozpal ogień. Dobrze, 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 dobrze. Także ochot, graj sobie kim chcesz, od ciebie zależy. Mal ten ogień. Między druidem a barbarzyńcą. To i to jest fajne. Ja tam nie mam żadnych tych jakichś... Nic nie doradzę na ten temat. Po prostu ja wybrałem klasę barbarzyńcy, bo... W chuj ma mięśni. W chuj ma mięśni, jak szem przypierdoli, to wiesz. Nawet jak go uderzają, to go to nie rusza, nie? O, tu 45. Eksiry. No, to wiesz, to barbarzyńca takie łapy ma, kurwa, wiesz. On w łapie ma 73, kurwa, mój, nie? Akurat. Szkana śmierć. Ale temu mogę coś opchnąć. Dzień dobry, ja bym chciał coś panu opchnąć. Proszę bardzo. Dobrze. A to rozłożymy na macy. I tu już więcej nic nie ma. No jest jeszcze ten quest. Zabierz spod korzenia. To chyba mam tam iść do tego na dół, dobra. Także ochot, gramy kim chcemy, tu nie ma żadnych poradników. Muszę czekać. Nie graj tym, bo to chujowe jest. Pod korzeń, no dobra, idziemy. Mam jeszcze jakiś ten do uzyskania. Aspekt. Tylko na co mi ten aspekt? Aha, to mi się nie przyda. No ale to trzeba zrobić to zadanie. Chodźcie, bydlaki. A wszystkich muszę zgładzić. Tak, muszę wszystkich zabić i tak. Muszę czekać. Nie jestem jeszcze gotów.
Muszę czekać. Trzymają mnie bydlaki. Dobrze. Potrzebuję więcej czasu. No, Fira dostałem. Muszę czekać. To opór dwuręczny, proszę bardzo. No nie, no to... Niezłe się dzieje. No wiesz, zobacz jaki twardy jest, kurwa, nie? To nie jest taki, że on ćwiczył, kurwa, na siłowni bez sterydów. On już, kurwa, jak miał 5 lat, to on już pił shake proteinowy, a matka do niego mówi, co ty, kurwa, shake pijesz? I jeb strzykawka, nie? Także wiesz, to nie jest taki zawodnik normalny. O, dwa gniazda ma ten topór. Ten mi się podobają rękę te. Nie, te moje troszkę są te moje lepsze, delikatnie. Dobra, śmieć. Śmieć, śmieć. Patrz! Patrz, oho, to kurwa, to będzie to, teraz mnie nic nie powstrzyma. Sagaris ślepej furii, kurwa. No, zobaczenie. Tak jest. Bierzemy to od razu. I teraz muszę pomyśleć tutaj, co by tu włożyć. No ale chyba tą czaszkę będę wkładał. Ja nie mam regenu życia żadnego specjalnie. Tak, czaszkę włożymy. To jest fajne. Tylko co? Ogłuszenia. Ja nie mam ogłuszenia. Ile mam w ogóle bonusów od ogłuszenia? Bo kurwa, mam tego trochę, wiesz, ale nie korzystam z tego. Kompletnie nie korzystam. Czekaj, gdzie to jest? Obrażenia od ogłuszony. 48%. A ja nie mam ogłuszenia. Kompletnie. Szarża niby daje ogłuszenie, ale to kosztem berserkowania. No gdzie jest to ogłuszenie? Obuchowo nawijają słonięcie ogłuszenie. Przytłoczenie. Tutaj, tąpnięcie chyba jest ogłuszenie ma. Tąpnięcie ma ogłuszenie. Ogłuszając. 3 sekundy. 3 sekundy ogłuszenia, ale kosztem czego? Kosztem czego? No
tu nieustępliwość muszę mieć, bo tutaj dostanę jakiś crowd control i dziękuję, do widzenia. Od ogłuszenia. Panie Ochos, albo rezygnuję z tego berserka co 60 sekund. Jest taki burst i nieustępliwość. Wbijam sobie to ogłuszenie. Nie, bo ja tam bardziej defensywnie chyba wolę. Dobra, zostawmy już tu, kurwa, jest tego w chuj. Jest tego ogłuszenia. Fajnie, bardzo fajnie, bo na bieżąco można zmieniać, nie? To jest ten, to sobie darujmy to ogłuszenie. Darujmy? Kurwa, darujmy, bo ja muszę odpalać tego berserkera, bo to jest, wiesz, to już bardziej... Aha, to mam zgładzić wszystkich. To jest bardziej... przeżywajka jak DPS, nie? Nie jestem jeszcze gotów. Muszę mieć tego berserkera. Bo czasem są takie sytuacje, że się osram. Na martwy już, kurwa, obrażeń nie zrobię żadnych, nie? No, dobrze. Taka myśl przewodnia na dzisiaj. My, kurwa, ten miły to ma rację. Ja pierdolę, czegaczą. On wie, że jak umrze, to nie zrobię obrażeń. No, tak jak teraz. Są takie sytuacje, że mnie obtoczą. Tutaj to ja bym pyk i już. Odrzucam ich, nie? Tym swoim, kurwa, czary mary. No, zostajemy przy tym. Nie ma co się wygłupiać, kurwa. Znalazł, kurwa, DPS. Kurwa. Jak tam biwaj? A, umarłem, kurwa, zabił już. No, proszę bardzo. Wykonałem to? Dobra, wykonałem to chyba. Aha, tam jeszcze coś jest. Aha, tam ten aspekt do wykonania. No to zróbmy to. Też jesteśmy tutaj, to pojedźmy za ciosem. To tąpnięcie też z ogłuszeniem jest fajne. No ale w momencie, gdy oni są ogłuszeni, to też mnie nie atakują, a jak mnie nie atakują, no to też obrażeń nie dostają. Takie naciągane tylko. Muszę czekać. No krwawienie, no to tak. No ale to krwawienie to tak nie do końca będzie działać z tym, wiesz, bo to jak mnie jednak uderzają, to jeszcze dostałem większe obrażenia. To krwawienie to będzie działać, ale to jest... Kurwa, co to jest? To mało jest, panie Ochos. Tutaj musi, wiesz, gościu napierdalać, żeby być z betonu twardy. Że jest. Nie jestem jeszcze gotów. No ale generalnie tam nawet to tąpnięcie, to ten ostatni talent, jeden generuje furię. A drugi zmniejsza mi cooldown za każdego przeciwnika o 1 sekundę na skill ten berserker. Nie jestem tak jeszcze gotów. No, a ja tego skilla właśnie chciałem wymienić na to tąpnięcie. No, nie ma miejsca na to. Mógłbym się tam go umieścić, ale to takie kurwa na siłę, że nie wiem, czy to jest sens. O, skarby, kurwa, dobra. A kurwa, dobrze, lecą te legendy w końcu. Potrzebuję więcej czasu.
Okrzyk wojenny. Lucio de... To jest fajny nawet. No ale mój lepszy. Skok, wywołując się ziemi. Czasu odnowienia, redukcję. Regen zdrowia. Poprawienie trucizny. Jeszcze skok. Ale zamieniłbym aspekt. To na pewno będę tego używał, tylko kwestia jest taka, że... Czy z kogo coś poszukać? Zamiast czego, kurwa. Panie, skok. Nie wiem właśnie, czy ja mam pójść w to, no kosztem no nie bardzo tego. Nie, ten skok po prostu sobie darujemy, bo to nie pasuje mi, ale ten aspekt muszę sobie przerzucić. Dobra. Aspekt sobie przerzucimy. Dzień dobry. Potrzebuję więcej czasu. Nie jestem jeszcze gotów. Zanieść posążek. A też posążek muszę zanieść. Muszę czekać. O, tu będą fale, będzie akcja. Bierzemy to. Przy wejściu do gry. Weź do gry masz poziom trudności. Ranga świata 1 ma być. No, nie wypełniłem tego do końca. No, za małe dipsy mam. Albo oni mają za małe dipsy. No nic. Wziąłem to, tak? Dobrze. Czekać. Nie jestem jeszcze gotów. Muszę czekać. Co to zamknięte jest? Muszę zniszczyć, muszę to.
więcej czasu. Dobra, nie podnoszę na razie tych żółtych, bo mi się zwyczajnie nie chce. Olać te żółte. Co mnie zrobić tutaj? Aspekt muszę przerzucić. I skupiska porozwalać, dobra. Eliksir miałem się nazwać, zapomniałem. Potrzebuję więcej czasu. Muszę czekać. Jestem jeszcze gotów. Nie jestem jeszcze gotów. Potrzebuję więcej czasu. Jeszcze troszkę potrzebuję czasu odnowienia. Już będę miał okrzyki przez cały czas w sumie, jakiś okrzyk na sobie. Co tu miałem zrobić teraz? Nie jestem jeszcze gotów. A zaliczony. Rolniczy stół Durra. Zabierz z podkorzenia kawałek korzenia. Jakiego koło korzenia? A tu mam iść teraz jeszcze. No dobra. To nie lepiej się teleportować tu? Teraz pyk, zresetował się dungeon. No nie, dobra, idziemy. Muszę czekać.
To musi być to. Dobra, toaleta. Bardzo dziękuję, przyjacielu. Zapraszam, podróżniku. Gwiazdy sanktuarium czekają. Nie tutaj. Nie w mieście. Już, spokojnie. Tak.
jestem jeszcze gotów. Na dąb. Nie pojmuję, dlaczego kamień ciągle jest uśpiony. Kurwa. Mówię, że dobry wybór jest barbarzyńca. Na hardkorze, nie? To, że ja sobie tam dłużej pobiję sekundę, czy dwie, ale bezpiecznie chociaż, nie? Nie ma tak jak gadać do mikrofonu wyłączonego. Co on tam pierdoli? Ktoś wejdzie. Co on tam pierdoli pod nosem? I już po wszystkim. Przy odrobinie szczęścia wkrótce wydobrzeje. Jeśli mogę, miałabym do ciebie jeszcze jedną prośbę. Nie w mieście. To tu... Ja wiem, jak jest, to czasem jest trudno, nie? Ja tam czasem sprawdzam widzów, nie? Kto tam kurwa czyta, a kto ma mnie na słuchawkach. Wiesz, o co chodzi, nie? Nie chcę też, żeby było tak, że o kurwa, olewa widzów. A to widzowie mnie olewają. Nie jestem jeszcze gotów. Bo Wafer mówi, Wafer jak wpada do mnie, to mówi tak o. Kurwa, mimo w pracy jestem, na słuchawkę jestem, nie? No i takie testy robię czasem od czasu do czasu. Jakie kurwa testy? Znaczy, jakie na słuchawkach? Kurwa, ty oglądasz gram. A nie kurwa na słuchawkach. Co ja jestem, kurwa? W radiu czy gdzie? Nie jestem jeszcze gotów. Też słucham. Ale jak słucham, to raczej wiesz... Na słuchawkach to streama nie tego. Nie słucham. Na słuchawkach jedynie słucham jak. Muszę czekać. Kanału sportowego dużo. Kanał sportowy to mi tam dobrze wchodzi. To już zrobiłem? Oczyść piwnicę. To jeszcze nie oczyściłem. Chodź. To jeszcze ty zostałeś. O, ty pełzaczu. Kurwa. Dobrze. I pyk, legenda siedzi. No, posiedziała. Eliksir? Na truciznę jakiś. No dobrze. No, to kanał sportowy to najlepiej. Znaczy, najbardziej lubię słuchać Tomka Świękały. Jeśli chodzi o takich... stricte tych... dziennikarzy sportowych. Nie dzieć się w kurwy, zobacz. No, uciekł. Dobrze. Muszę czekać. No co to za co to? Rozpraw się. No rozprawiam się, no. Dzień dobry, ja przyszłem się z wami rozprawić. A co to jest? Kryminal. Aha, to jest jakieś.
No jak ja mam się z nimi rozprawić tutaj? Niedźwiedzia, chodźcie. Jakiś buga mam czy co? Aha, to nie, to ja z kryminałów tylko lubię filmy. Mój ulubiony to chyba jest ten. Nie wiem czy oglądałeś, dosyć stary film. Z Edwardem Nortonem i z Chadem Gearem. Tu są, patrz, koleś jakiś rozwalił ich, a ja ich nie mogłem ruszyć, zobacz. No kurde. No. W sieci pająka, czy coś takiego, z 96 bodajże ten film jest. Patrz, już na koniach jeżdżą. Jak ktoś tutaj z buta chodzi, kurwa, nogi trzeba zrobić. Jak oni nie robią, to nie znaczy, że to jest jakieś dobre wyjście, po prostu nie robią nóg, nie lubią. Amatorzy. Dobra, to już możemy wracać do tego miasta, ja sobie te aspekty przerzucę. No to ładnie. Dobra, tutaj sobie oznaczę to jako może... Tutaj nie. Jako śmieci. To i to. Rozwinę kamień. Czaszka może się uda rozwinąć. Cuda sanktuarium na wyciągnięcie ręki. Czym mogę służyć? To nie tutaj chyba. Aha, tu mam wyciągnąć ten aspekt, tak? Aspekt miałem wyciągnąć z czego? A z tego co wyjebałem? Aha, a nie, z tego. A z tego nie mogę. Donec za każdego pobliskiego wroga. To ja już chyba przerzucałem. Za niski. To już chyba nie mogę. No szkoda, że tego nie mogę aspektu nic zrobić, a ja nawet nie mam z potęgi tego. Mam. Nie mam. Ten z dragonem życia nie mam, no. No nic, nic z tym nie zrobię. Wydobyć też tego nie mogę. Mogę podnieść jedynie poziom tego przedmiotu. I czaszkę włożyć, o. Niedobrze. Noś gwiazdy na szyi. Koszt tworzenia 12 tysięcy. No dużo sobie wołają. Dobra, będziemy na bieżąco chociaż.
Cóż za odcień? Cóż za blask? No, a te przedmioty rozwalę, są te legendarne. Tam ta czaszka jest jedna. Tą czaszkę włożyłem 8 zdrowia. Plus 5, 13. I jeszcze sobie podbiję poziom. W sumie tego. Wykuwam więcej niż podkowy i gwoździe. Czego ci trzeba? Tego też w sumie. To mi się wyjątkowo udało. O, dalej nie mogę. O, zobacz, muszę niebieskie znowu zacząć zbierać, by się skończyły. A to nie, to rudy srebra. Aha. Rudy srebra mi się skończyły. Dobra. Nie w mieście. Miałem klucze pokupywać jeszcze. Dobra, kupmy te klucze, bo jak pojawią się jakieś skrzynki, no to nie będzie. Nie jestem jeszcze gotów. No kupimy tych kluczów. 40 tysięcy. Odrobina ryzyka nigdy nie zaszkodzi. Nie stać mnie na to. No to mnie stać. Dobra, jedziemy dalej. I kluczami, skrzynkami, kluczami. No bo są takie skrzynki, jak spotykasz, że są zabezpieczone. No to wtedy musisz sobie taki szepczący klucz kupić. Bo są w Diablo normalnie klucze znajdowałeś w wcześniejszych wersjach i otwierałeś. A tutaj musisz sobie kupić taki klucz. Nie wiem, czy on jest, czy można go znaleźć, czy nie. Ale kosztuje 20 tych euro. Dobra, to wszystko mamy wyczyszczone chyba, panie i panowie. Tu jest, coś mi się ukryło. O nie, dobra. Tu jest jeszcze ten aspekt do zdobycia. Ten. A ciekawe, czy ja mogę wszystkie aspekty zobaczyć. Dla mnie. Tylko dla mnie stricte. Filtruj, prawa. Podziemia. Rzemieślnictwo, dla skrzydka. Twierdzę, wydarzenia, szepty umarłych. Podziemia same, tak? Niby. No, jakoś to nie jest możliwe do ogarnięcia. Filtruj, przybliżenie, położenie znacznika, panoramowanie. No to nic. Idziemy tutaj. Jak te konia. Także panie Ochos, tu jest taki streamer, że wchodzisz, on sam nic nie wie, ale jak już wie, to ci powie. Bo wiesz, ja tam nie czytałem żadnych poradników, nic na ten temat, idę po prostu na żywioł. Tu jeszcze coś jest. Ja się, wiesz, uczę nie staram się być takim omnibusem, bo sam dużo rzeczy nie wiem. Ale się dowiem, kurwa, żeby nie było. Dobra, idziemy to zrobić. Jeszcze nie pora, jeszcze pobawimy się tutaj. Nie w mieście. No, z tymi talentami, tak jak mówiłeś, że fajnie, że pozmieniali, bo na bieżąco możesz, wiesz, operować. Patrz, co tutaj jest. Coś mi się pojawiło do góry. Witaj. O, właśnie, dobrze. Muszę czekać. Jest jakieś wydarzonko, idziemy po level. Bijemy tu level.
Chodź, nie boję się niczego. Potrzebuję więcej czasu. To wydaje mi się, że dużo mi brakuje do tego, żebym oni mnie mogli zabić. Dobrze się czuję, zajebiście się czuję. Na dole nie zabiłem, pięknie. Co? Nie zdążyłem. Patrz, na czas to było. Pięknie, kurwa, o to chodzi. Dostałem jakąś skrzynkę pocieszenia. Takie coś to wiecie. Taki miecz. Dobra, czy już wiesz, że to trzeba czasowo jest i ja kurwa nie widziałem. Nie dobra. Jestem jeszcze gotów. I dobrze. Jest lepszy klimat tutaj, no dużo lepszy jest. A szczególnie wiesz, we wstawkach, w tych filmikach. Zgładź wszystkich. No chodźcie. Nie jestem jeszcze gotów. Nie, no tego nie lubię, zgładź wszystkich, to mi się nie podoba. Że to miałem zadanie chyba jakieś. Potrzebuję na to czasu. Miałem zadanie chyba jakieś. O nie, już nie mam. Aktywuj kamień natury. Aha. Dobra, idziemy tutaj. Nie będziemy tego wykonywać. To jest do czarodzieja. No myślałem, że wykonałem ten quest, a widać, że nie wykonałem tego jednego aktywacji. O. No właśnie, muszę wrócić tam przecież. Co jest? Gdzie jest ten kamień runiczny? Kamień runiczny ducha. Może przy wejściu gdzieś tutaj. No nie, no jak byk. No muszę wejść. Muszę wejść, ale tu nie będę. Nie będę się z nimi tutaj trzaskał. Idziemy aktywować tylko kamień. Nie będę ich gładził. Sami się zgładzą o mnie. Korona. Też nie potrzebuję. Nie jestem jeszcze gotów. Może potrzebuję.
Potrzebuję na to czasu. Jestem jeszcze gotów. No, muszę to zanieść tam. No to muszę zanieść jednak tam. Nie jestem jeszcze gotów. Tutaj coś jest. Nie jestem jeszcze gotów. Potrzebuję na to czasu. Kapliczkę sobie sam stworzyłem. Kurwa. No co jest? Ale ochot tutaj jest, wiesz, na przykład... A znisz bożki upadły, teraz mam. Dobra, idziemy po te bożki. No tych potworów też chyba jest na styk, ale... Zostało mi tam kilka i coś zrobiłem i przywołał mi z całego dungeonu wszystkich. Wszystkich mi przywołało po prostu, nie myślałem gania za jednym czy za drugim. Wszystkich mi przywołało. Nie jest dobra, jestem kurwa. Jeszcze gotów. Muszę czekać. Nie jestem jeszcze gotów. Potrzebuję na to czasu. To eliksir jakieś dwa. Muszę czekać. Potrzebuję więcej czasu.
jestem jeszcze gotów. Tu jest to zadanie. Kurwa, bydlaki. O, bardzo ładnie. Ty już w domu jesteś. Muszę czekać. Dobra, aktywowałem jeden ten z ziemi. Tylko jaki tutaj był do zdobycia ten aspekt? A, czarodzieja. To i tak nie będę grał czarodziejem. Albo w sumie mogę tu iść. Bliżej będę miał. Tak, te poboczne i te niebieskie to będą robione, tylko nie będę robił po aspekty takie, wiesz, stricte. Jak tutaj do czarodzieja, no to widzisz, musiałem tam jeszcze coś tam zrobić, ale to już tego nie będę robił. Jak gram to jedną postacią, no to jedną postacią gram i tyle. Także tak jak wiesz, w dwójkę, w Diablo grałem cały czas Amazonką pod łuki. Tak tutaj siadłem na barbarzyńcy i będę go męczył, dopóki się nie nauczę. Umiem tylko zobaczyć jedną postać. Gdyż biorę jedną, to biorę jedną. Nie? Idź górą, człowieku, a górą też nie możesz. Muszę czekać. Twarde korzenie. O, nagroda. Proszę. Widzisz, jak zaliczyłem ładnie? Ha, dobrze, Wimbaj. Bardzo dobrze, że zrobiłeś. Dzięki. No to fajny ten pierścionek jest. No, ale na siłę to chyba nie będzie. Nie będę go wkładał gdzieś tam. Za mały boost. Żeby kasiory wydawać. Głupoty. Czasu. Teraz to mogę zrobić? Nie? Potrzebuję więcej czasu. Jestem jeszcze gotów. A level mi skoczył, nawet nie wiedziałem. Dobra. Przegląd levelowania. Tu redukcja obrażeń. Tu w sumie mógłbym iść. Tu? Tu niekoniecznie. To jest wszystko. Sekundę koldo redukuję tutaj. Ech.
Dobra, tu musimy na maksa to wbić, bo im częściej, tym częściej będę miał berserkowanie. W sumie mógłbym zredukować nawet tutaj kosztem czego. No nie jest, na razie wystarczy. Powolutku. Nie jestem jeszcze gotów. Wspaniale! To działa! Ostatni krok. Moc kamieni utrzymuje się przy tobie. Dotknij kamienia rodzica. Uczciwa transakcja. Tchnąłeś no. Dobra, panie Osłos, to na teraz będzie koniec, ale o 22 też będę z powrotem i lecimy dalej. Bo to trzeba siać zniszczenie. Jeszcze trochę zostało. Kurwa, dużo jest tych rzeczy. Ja obawiam się, że... obawiam się, Osłos, że może być taka sytuacja. Zaraz się pokażę. Gdzie to się wychodzi? Gra. Może być taka sytuacja, że grając na poziomie co teraz, weteran, tak? Weteran. Graczy poziomy od 1 do 50. Może być tak, że ja wbiję ten 50 poziom, zanim skończę fabułę i wtedy nie będę mógł przełączyć poziomu, a ten mam zablokowany. I po prostu będę robił zadania, nie dostając expa. No, odblokuję się po ukończeniu kampanii, widzisz? Czyli teraz muszę kampanię ukończyć. I wtedy... Ale to, wiesz, to kampanię trzeba najpierw ukończyć. To jest w porządku, te zadania poboczne, tylko że później robić coś i nie dostawać za to expa, no bez sensu. Ja nie wiem, czy teraz stricte nie pójść po prostu fabuły, bo mam już 44 poziom kampanii i gdzieś tam nas tych 50 dobić. Bo już mi, nie wiem, czy mi w ogóle ex będzie leciał po 50. Dobra, wiesz co? Panie Ochos, plan jest taki, że o 22 lecimy tylko stricte już kampanię chyba. Fajne są zadania poboczne, ale jak oni zrobili na przykład blokowanie expa możliwości, to bez sensu. Dobra, do 22, panie Ochos, trzymaj się.